zastanawiałem, ale czas zacząć działać. Rozpoczynamy pierwszy pilotażowy odcinek Być Ogierem. O co chodzi? Dowiecie się za moment. Być ogierem. No, pewnie wielu mężczyzn o tym marzy, tylko że moje marzenia są dość specyficzne. Od kilkunastu lat jestem wielkim fanem sportów motorowych, ale postanowiłem coś z tym zrobić. Czas zdobyć licencję wyścigową. To będzie rodzaj wideobloga. Opowieść o tym, jak zdobyć licencję wyścigową, co zrobić i jak zrobić, by wystartować w wyścigu jakiejkolwiek klasy. Jak zmienić swoje życie, nad czym pracować i żeby była jasność. Wyścig nawet bardzo okej, ale jeśli będzie taka możliwość, to podejmę rękawicę związaną na przykład z rajdami, kajotesy. Rajdu Polski raczej nie pojadę, ale kto wie. Cztery kółka? Mogą być i dwa kółka. Czemu nie? Liczy się adrenalina, liczy się zdobywanie wiedzy i umiejętności. Pierwszych informacji udzielił mi Karol Lubas, kierowca wyścigowy, zeszłoroczny wicemistrz Kia Lotus Race oraz wieloletni kierowca kartingowy. Karol, znasz mnie trochę, widziałeś mnie raz. Jakbym chciał wystartować w Kia Lotus Race, to co muszę zrobić? Muszę mieć prawo jazdy, muszę mieć licencję, jak się przygotować? Wystarczy licencja, stopień B2C2, którą można zrobić już w wieku 15 lat. Oczywiście ty stopień będziesz miał większy. Zdanie myślę, że zajmie ci mniej więcej tydzień. Oczywiście jeszcze nauczenie wszystkich zasad i regulaminu toru, zasad obowiązujących tutaj. Przede wszystkim załatwić sobie samochód, którym będziesz mógł wystartować obsługę, tak? Oraz cały sprzęt potem, czyli kask, kombinezon Hansa, rękawiczki, jakieś tam jeszcze inne rzeczy, te, które są, tak powiem, mniej lub bardziej istotne. No i nie obraź się, ale na początek musisz rzucić 20 kilo. Kilogramów. Dużo to czy mało? Jak to zrobić? Wszystko wskazuje na to, że to właśnie od tego będę musiał zacząć. Ale plan już mam. Czas umówić się na rozmowę do dietetyka i może ktoś mi pomoże z formą. Ostatnio widziałem, jak ćwiczy Suzy Wolf, kierowczyni startująca, a właściwie będąca w zespole Williams. Nie, to nie dla mnie. Kolano do operacji, bardzo duża nadwaga. To wszystko trzeba robić z umiarem. Teoretycznie jestem najlepszym kierowcą świata. Przecież Gran Turismo mam opanowane perfekcyjnie. Ale czy mi się uda? Co tydzień będę wam zdawał relacje, jak mi idzie. Mam nadzieję, że będziecie mnie wspierać, może nawet dopingować i przede wszystkim motywować. Czy mi się uda? Jeden podstawowy problem, od którego zaczniemy. Nie mam prawa jazdy, jestem wiecznie pasażerem.